na rowerach jeżdżą w sutannach. To jest ich służba. No nie rozstają się z tym po prostu. No i to jest piękne z jednej strony, tak? Bo dzisiaj coraz, no w Gnieźnie mamy tyle parafii, tyle kościołów, ale gdybyśmy się przeszli ulicami, to już nie spotkamy księdza w sutannie. No może jakiś tam starszy ksiądz, który gdzieś tam przechodzi. Natomiast księża z bractwa nie, to w ogóle to jest nie do pomyślenia. I to jest piękne też, bo tradycja ma się z tym wiązać, tak? To do czegoś zobowiązuje, bo to jest tak, no co z tego, że ksiądz zakłada sutannę w kościele, a potem ją zdejmuje, no to działa też w jakiś sposób na jego podświadomość, że no, w kościele będę mówił i robił to, ale potem jest ten czas, kiedy jestem poza i mogę się zachowywać zupełnie inaczej mówić, myśleć i tak dalej. Więc no, prawda jest jedna, powiem tak.